Sponsorem transmisji jest Bonimed, producent leków roślinnych i naturalnych suplementów diety. Państwu, witam na kolejnym webinarze pod tytułem Rola. Fitoterapii i suplementacji diety w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Od razu zaznaczam Państwu, że tuż po zakończeniu mojego wystąpienia będą Państwo mieli odpowiedzi na pytania, które zadacie. Oczywiście, czat włączył się już od razu na samym początku. Proszę o pisanie pytań, a po zakończeniu mojego wystąpienia ja na wszystkie pytania, jak będę oczywiście potrafił, odpowiem. Proszę Państwa, choroby narządu ruchu możemy podzielić dydaktycznie na dwie grupy. Te reumatyczne, czyli zwane czy inaczej reumatoidalnymi, gdzie w patogenezie główną rolę odgrywa proces autoimmunologiczny oraz y, proces zapalny, oraz zwyrodnieniowe, te, w których główną rolę odgrywa przeciążenie stawów, zwanych też czasami chorobą przeciążeniową stawów. Y, zarówno jedne, jak i drugie y, gru, grupa chorób może być leczona ziołami, może być suplementowana, ale głównie, głównie będziemy się skupiać na tych y, chorobach reumatycznych, czyli reumatoidalnych. Często pacjenci cierpiący na rumodermalne zapalenie stawów, czyli RZS, mówią, że mają większe dolegliwości po pewnych pokarmach. Wspominają często, że po kiełbasie wołowej, po, po wieprzowinie, po czekoladzie, po pomidorach. Takie produkty stymulują u tych pacjentów dolegliwości bólu, bólowe. Zatem dieta, jak nie tylko w chorobach reumatycznych, ale też w innych chorobach, ma wpływ na proces chorobowy, ma też wpływ na proces zdrowienia. Czy my w XXI wieku jesteśmy w stanie się odżywić właściwie? No, z pozoru wydawałoby się, że jak najbardziej, ale jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, ludzie. Zachodu Nawet ci otyli są z pozoru niedożywieni. Dlaczego mogą być ten paradoks istnieje, że są z jednej strony otyli, a z drugiej strony niedożywieni? Otóż okazuje się, że otyli są dlatego, że zjadają dużo cukrów prostych, a niedożywieni dlatego, że te potrawy, które zjadają, są mało wartościowe. Mało w nich witamin, mikroelementów, mało w nich substancji naturalnych, które działają prozdrowotnie. Dlatego ta popularna stała się suplementacja diety w ostatnich czasach. I gdzież tą suplementację odkryto? Oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Ona spotyka się niestety, jak widzę w mediach społecznościowych, ale nie tylko w radiu, w telewizji, z takim, nazwijmy to, nowym słowem, hejtem. I ten hejt jest nieuzasadniony, dlatego że. Miejsce, w którym powstała suplementacja diety, to Uniwersytet Harvarda. No trudno odmówić nienaukowości takiej instytucji. Tam w, w szkole zdrowia publicznego tego uniwersytetu powstały pierwsze schematy suplementacyjne. I dlatego pewnie powstały, że Amerykanie odżywiają się szczególnie kiepsko. Co powinniśmy stosować w chorobach reumatycznych, jako taki czynnik prozdrowotny? Więc, przede wszystkim to antyoksydanty. Dlaczego? Dlatego, że choroby reumatoidalne to choroby, które są chorobami zapalnymi. Zatem stosowanie antyoksydantów ma dobre działanie. Pamiętacie Państwo zupełnie na boku, uwaga! Y Uważa się ostatnio, że miażdżyca to przede wszystkim choroba zapalna, zatem dlatego takie efekty korzystne dieta śródziemnomorska wykazuje w przypadku miażdżycy. Ale wróćmy do chorób reumatycznych. Więc antyoksydanty, najlepiej naturalne, witamina, oczywiście może być witamina C, witamina E, ale też sugeruję raczej z źródeł naturalnych. Natomiast zachęcam Państwa do spożywania owoców jagodowych. Owoce jagodowe to nasze takie, tutejsze winogrona, te... Efekty owoców jagodowych bogaty w antyoksydantach, jak aronia, borówka czarna, żurawina, yy, czarna porzeczka, to wszystko są substancje o bardzo prozdrowotnym działaniu, również w chorobach reumatoidalnych. Druga sprawa, witamina D3. Yy, do, dowiedziono, że stosowanie witaminy D3 powoduje mniejsze narażenie na choroby autoimmunologiczne, a one są zwykle u podstawy chorób reumatoidalnych. Kolejna sprawa yy, to yy, olej z oliwek olej lniany czy też potrawy zawierające olej rybi to są substancje które działają przeciwzapalnie i to jest bardzo istotny element diety. Dlaczego przeciwzapalnie? Dlaczego uważa się, że te produkty bogate w omega-6, czyli mięso na przykład czerwone, jest lepsze, jest gorsze niż ryby, które zawierają kwas omega-3? Otóż w naszym organizmie działającym czasem jak fabryka jest konkurencja wobec enzymów i jeżeli my dostarczymy naszemu organizmowi substancji, które są, które zawierają kwasy omega-6, to on wyprodukuje prostaglandyny, ale prostaglandyny Prostaglandyny prozapalne, czyli te pogarszające nas stan. A jak damy kwasy omega-3, to enzymy, które są te same, wyprodukują prostaglandyny przeciwzapalne. Zatem stosowanie tych produktów bogatych w kwasy omega-3 jest tak korzystne w przypadku chorób aromatoidalnych, ale powtarzamy, nie tylko, także chorób układu krążenia. To głównie takie dwa kwasy EPA i DEHA, ale też kwas alfa-linolenowy ALA, który jest obecny w w rzepakowym, w orzechach, w warzywach zielonych, więc tutaj jesteśmy już tak powiem zgodni z tym, co, co mówi obecna profilaktyka zdrowotna, co zalecają, powinni zalecać kardiolodzy i onkolodzy. Wszystko tu bardzo pasuje. Pamiętacie też Państwo o takim innym kwasie jak kwas gamma-linolenowy. Bogaty w kwas gamma jest na przykład, są nasiona czarnej porzeczki, nasiona wiesiołka, czy oleś wiesiołka, ogórecznika, to są substancje, które zawierają w swoim, kwaś, w swoim składzie ten słynny kwas gala. Jeżeli chodzi o substancje znane Państwu, bo też występują często w reklamach telewizyjnych, to taką substancją na pewno jest siarczan glukozaminy. To aminocukier, który wchodzi w skład macierzy chrząstki. Dostarczanie tego, tej substancji pobudza proteoglikany, hamuje rozkład chrząstki i stymuluje jej wzrost po produkcji kolagenu zwiększa, zwiększa ilość mazi stawowej. To jest substancja, która ma dobre działanie. Ja na dole wszystkich tych slajdów pokazuję Państwu źródła naukowe, na podstawie których właśnie te slajdy powstały, i to myślę, że będzie dla Państwa ważne, dlatego że niektórzy twierdzą, że siarczan glukozyny nie działa. Proszę Państwa, działa, tylko on ma swoje działanie z moich doświadczeń, bo tu chcę pokazać moje doświadczenia. Ja stosuję ten surowiec w łączeniu z krwachoroślą. Otóż okazuje się, że on lepiej działa u osób, które mają do, w miarę dobry stan krząski stawowej. Jeżeli ta krząska jest całkowicie zniszczona, to już tego efektu terapeutycznego siarczanu glukozamiennej nie mamy. Albo mamy go y, dużo słabszy. Dawka, którą się najczęściej częściej stosuje to dawka 1,5 g y, na dobę. Można to stosować y, od 2 do 8 tygodni, lepiej 8, ale można też stosować przewlekle. Ja mam pacjentów, którzy stosują przewlekle, tylko zmniejszają tą dawkę wtedy. Y, ona się ten siarczan glukozamienny wchłania dobrze z pokarmowego, więc nie potrzeba koniecznie podawać go w zastrzykach. Wiem, że są takie preparaty, ale ja ich nie stosuję. Są drogie, a efekt jest taki sam, jak podamy go do ustnie. Drugim surowcem, który łączę z ha korzeniem hakorośli, z jest korzeń hakorośli. Dlaczego? Ja powiedziałem, dlatego, że ten pierwszy, ten siarczan glukozaminy, nie jest zbyt skuteczny przy dużym zwrotnieniu. Korzeń hakorośli działa zawsze. Co to jest ten korzeń, korzeń hakorośli? Na tym slajdzie, co Państwo widzicie, łatwo sobie prawda, wyobrazić jakieś straszne rzeczy z nim związane. Rzeczywiście czasami nazywany jest czarcim pazurem, diabelskim pazurem. No, wygląda rzeczywiście bardzo podobnie. Zawiera w swoim składzie harpagozli. To jest takie, takie ciało czynne, na które się standaryzuje korzeń hakorośli. dlatego że, proszę pamiętajcie Państwo, produkty naturalne powinny być standaryzowane, powinny być wysokie jakości, żeby móc je używać w terapii. To jest substancja pochodząca z Afryki, konkretnie Afryka południowo-zachodnia, Nanibia, pustynia Kalahari. W latach 70. odkryto ten produkt i zaadoptowano go w polskie, w europejskie warunki. Zaczęto przeprowadzić badania, okazało się, że ten naturalny produkt używany przez Bushmenów świetnie sprawdza się również w Europie. Dlaczego ja tak Lubię tą, tą substancję. Otóż dlatego... Że ona poza działaniem przeciwobrzękowym, przeciwbulowym, przeciwzapalnym, antyproliferacyjnym ma też inne działanie korzystne. Pamiętajcie Państwo, że często na chorobę zwrotniewą stawów chorują osoby starsze, a te osoby starsze mają też towarzyszące inne problemy zdrowotne. I na przykład tu się okazuje, że korzyść chorości poprawia trawienie, zwiększa wydzielanie żółci, poprawia, zmniejsza poziom kwasu moczowego, obniża poziom cholesterolu, więc działa także szeroko spektralnie, a zioła mają działać. Spektralne. spektralnie. Dawka terapeutyczna określona przez Europejskie Agencje Leków to około 1,5 g nawet do 4,5 gramów surowca na dobę. Jest to połączenie glukozaminy i hakorośli jest znakomitym rozwiązaniem w chorobie zwyrodniowej, ale także w chorobie zapalnej. Mechanizm tego, tej hakorośli jest bardzo ciekawy. Otóż nie tak jak inne leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, które koncentrują się na zmniejszeniu ilości prostaglandy, On działa troszkę inaczej. On hamuje syntezę prozapalnej cytokiny TNF alfa. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli leki niesteroidowe przeciwzapalne, zwane NLPZ, -y, hamują wytworzenie prostaglandyn, to hamują wytworzenie prostaglandyn wszystkich, nie tylko tych prozapalnych, ale także przeciwzapalnych. I konsekwencją tego jest niestety to, że stosowanie yy, leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych u ludzi może sprowokować powstawanie chorób przewodu pokarmowego, szczególnie górnego odcinka, ale także może spowodować, spowodować choroby serca, bo zwiększa się ilość zdarzeń sercowo-naczniowych po tych lekach. Stosując hakoroś, mamy mniejszą, mniejsze prawdopodobieństwo, że tak do tego, do tego czegoś dojdzie. Więc te, to jest lepsze działanie niż, niż tego leku syntetycznego. Czy on działa silnie? No nie jest to taki efekt działania bardzo silny, jak leków przeciwzapalnych, ale jak zastosujemy z jednej strony naturalne produkty, to możemy zmniejszyć dawkę syntetycznych i przez to, na przykład pacjent, których który ja prowadzę, jak stosują te produkty z chakorośną i glukozaminą, to mogą zmniejszyć dawkę tych NLPZ-ów wtedy. I na przykład nie brać ich w ogóle, albo ich brać w mniejszej dawce, a tylko przy zaostrzeniu wysoką dawkę NLPZ-ów. I to od razu zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Drugim surowcem ziołowym, o którym państwo chciałem powiedzieć, jest dużo, można by mówić o tarczycy bajkalskiej, ale nie chcę... Przedłużać. Będzie o tym w innym webinarze. Korzeń piwoni białej. Korzeń piwoni białej to substancja, która 1200 lat jest stosowana w medycynie chińskiej. Stosowana była w chorobach reumatycznych, bolami miesiączkowych, skurczach mać mięśni, przy gorączce, w chorobach prostaty. Szerokie spektrum działania. Tuż się okazuje: okazuje się, że ona jest tak skutecznym środkiem, że. Chińska Agencja Leków i Żywności w 1998 roku już dopuściła do tego, aby taki lek z piwonią powstał. W Europie jeszcze nie, ale tam już to normalnie się stosuje jako leczenie. Co jest takiego dobrego w piwoni? Otóż dobrego piwoni jest dużo, ale uważa się, że najważniejsze są glukozydy, a szczególnie peoniflorin. Ten peoniflorin jest taką substancją uważaną za najbardziej aktywną biologicznie. I tuż się, cóż się dzieje. Okazuje się, że hamuje on proces zapalny, działa przeciwbólowo, y, zmniejsza ilość cytokin przeciwprozapalnych, y, przeciwskurczowo, moczopędnie, ale najważniejszym elementem działania y, jest to, iż działa on immunomodulująco. Równoważy y, funkcję komórek TH1 i TH2, y, powoduje też y, hamowanie odpowiedzi immunologicznej poprzez hamowanie proliferacji limfocytów TH1 oraz komórek dendrytycznych DC1. To jest y, uważany z, Uważa się za najbardziej taki prozdrowotny i najbardziej przebadany mechanizm działania. I nie jest oczywiście to pewny jedyny mechanizm, bo my w ziołach nie jesteśmy w stanie odkryć wszystkich mechanizmów działania surowca zielarskiego, ale to już odkryto. To odkryto i to jest ważne, ale najważniejsze jest dla nas, dla lekarzy, którzy stosują surowce, czy on działa. I badania nad skutecznością korzenia piwoni białej. Zrobiono już w 90-tych latach, już wtedy to porównano efekt działania piwoni z lekiem, typowym lekiem stosowanym do modyfikacji przebiegu choroby reumatycznej metotreksatem. 10 mg metotreksatu razem stosowano z, albo znaczy, jedna grupa stosowała metotreksat, druga piwoni. Okazało się, proszę Państwa, że Prawie tak samo działały, na tym slajdzie Państwo macie odnośnik, odnośnik do źródła i też pokazane, jak to było. Prawie tak samo skuteczny był metotreksat, była piwonie jak metotreksat. I takie badania powtórzono później w 1997 roku. Ten efekt również był bardzo dobry, już było na pacjentach ponad tysiąc osób w tej grupie. Kolejne badania to były badania kliniczne. Porównywano jak u pacjentów prowadzi się leczenie z metotrexatem tylko i metotrexatem oraz właśnie tąże piwonią, ekstraktem z piwoni. On jest pod nazwą TGPT, skrót tego ekstraktu. Okazało się, proszę Państwa, że efekty są szybsze i bardziej skuteczne. Łączenie metotreksatu z piwonią może dawać lepsze efekty. To jest ważne. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że y, pamiętajcie Państwo, stosujemy metod, medycynę komplementarną, uzupełniamy. Możemy stosować leki syntetyczne i leki naturalne łącznie. Potem możemy odstawić leki y, syntetyczne, jeżeli taka będzie y, decyzja terapeutyczna. Niemniej jednak, w pewnych sytuacjach, y, gdy na przykład obecnie panuje taka Taki trend, żeby ten metod jednak stanowić jest taki stanowi złoty standard w leczeniu chorób arumatoidalnych typu RZS żeby go stosować, ale y, można go stosować równolegle, można stosować razem, y, jest takie badanie. Tak samo porównywano badanie, jak się zachowuje pacjent z rzs gdy się mu zdaje metotreksat z sulfastelazyną, czyli typowy lek przeciwzapalny, oraz me metotreksat i, y, i piwonię. I okazuje się, proszę Państwa, że połączenie metotreksatu z piwonią działa lepiej, skuteczniej i szybciej indukuje proces zdrowienia niż stosowanie go z więc to naprawdę daje nam dużą możliwość terapeutyczną i to są badania. Ja cytuję tutaj z monografii, którą zrobiła, e, zrobiła Europejska Agencja Leków e, dla tego surowca. Jeszcze nie ma wystarczających e, badań. E, tak dużej ilości badań, żeby nazwać to lekiem, ale suplementacja diety tym produktem może być prowadzona. Yy, nie tylko oczywiście w chorobach reumatoidalnych, w sensu stricto, w każdych chorobach autoimmunologicznych. Na przykład yy, tutaj yy, w uszczytaniu zapalenia stawów to oczywiście choroba jeszcze stawów, ale już nie tylko, bo też skóry też była skuteczność. Yy, tutaj pokazana, pokazany slajd przewlekła pokrzywka, yy, stosowanie samej ceteryzyny, czyli typowego leku antyhistaminowego i ceteryzyny plus TGP. I cóż się okazuje, że w przypadku stosowania ceteryzyny i TGP mamy szybszą indukcję choroby, lepsze efekty zdrowienia, lepsze efekty terapeutyczne, ale mamy też dużą, mniejszą ilość nawrotów tej choroby u tych pacjentów. Próba może niezbyt duża grupa, 63 osoby, no ale jednak już te badania były prowadzone. Tutaj pokazanie, jak w łysieniu płaskowatym się zachowywała piwonia, również były dobre efekty terapeutyczne. Kolejne badanie pokazuje, że na przykład stosowanie w zespole Siugrena tej, 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 tej substancji może po prostu być równoważne ze stosowaniem hydroksychlorochiny. Jeżeli mamy do z rumieniowatym, okazuje się, że można zmniejszyć dawkę cyklofosfamidu i prednizonu, gdy mamy Używamy właśnie tejże piwoni. Też są w innych badaniach pokazano, że ilość, że efekt remisji choroby, czyli zatrzymania procesu chorobowego jest dużo dłuższy, gdy stosuje się właśnie w dłuższym okresie tą piwonię. Ale oczywiście no, są jakieś działania niepożądane. Każdy z surowców dzielarskich jakieś tam ze sobą działania podnosi, niektóre większe, które mniejsze. Tutaj u 13% pacjentów mogą wystąpić biegunki. Jak ja to rozwiązuję? Na przykład, to, zresztą to jest rozwiązanie, zaczerpam ze źródeł naukowych. Zmniejszam dawkowanie. Rzeczywiście, jeżeli daję 1,5 grama ekstraktu z piwoni, to czasami u niektórych osób pojawiają się objawy biegunkowe. Wtedy zmniejszam na połowę tej dawki i powoli zwiększam do dawki wysysającej, tej półtorogramowej. Choć czasami się zdarza, że mam pacjentów, którzy stosują ekstrakt z piwoni już przez okres um, kilku lat i, i na tej niskiej dawce czują się znakomicie. Oczywiście tam jeszcze są inne surowce zielarskie, ale to już jakby inna, inna kwestia. Nie powinno się stosować w czasie karmienia i w czasie ciąży. Nie ma potwierdzonego bezpieczeństwa. Może wchodzić w interakcję z lekami przeciwpadaczkowymi, więc tutaj o tym też trzeba pamiętać. Czasami, jak mamy y, jakąś intensywną antybiotykoterapię, to możemy, to możemy wtedy mieć y, troszkę gorszy efekt, słabszy efekt działania piwoni. To też o tym należy wiedzieć, bo to źródła pokazują, więc o tym trzeba pamiętać. Proszę Państwa, ekstrakty z korzenia piwoni to jest autentycznie coś, co może być y, bardzo. Y, Alternatywnym sposobem postępowania u osób z chorobą romatoidalną. Szczególnie gdy ta choroba autoimmunologiczna jest chorobą taką dość łagodnie przebiegającą, nie stosuje się normalnych, normalnej immunosupresji. Takim, takim schorzeniem jest np. choroba Hashimoto. Tu w zasadzie nie ma żadnego postępowania przyczynowego w tej chorobie. Czasami dietą się to stara leczyć, ale generalnie w łagodnej postaci choroby Hashimoto nie stosuje się leków immunosupresyjnych. Zatem stosowanie piwo. Jest bardzo ciekawą alternatywą i sposobem. No w tym, na tym slajdzie pokazałem Państwu. W jakich schorzeniach y, stosowano, w jakich, w, jakie są publikacje dotyczące, dotyczące y, piwoni, w których schorzeniach? Po lewej stronie, czyli y, tak, w RZT-w łóżczycem zapaleniu stawu, w ZZSK, w toczu rumieniowatym, w łaściwie Plaskowatym, w z y, w przewrokiej pokrzywce choroby Hashimoto, i w Łuszczycy. w tych y, jednostkach chorobowych rzeczywiście są publikacje. Ja też mam osobiste doświadczenia w stosowaniu w tych jednostkach chorobowych i tu jest ta skuteczność, rzeczywiście jest. Y, 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 ale potencjalnie proszę państwa mamy tych chorób autoimmunologicznych całą masę więc potencjalnie może to być jakiś dobra alternatywa może być komplementarne działanie w przypadku sarkoidozy, e, cukrzycy typu, typu pierwszego, e, autoimmunologicznego zapalenia e, wątroby, żołądka, ale także takich chorób jak stwardnienie rozsiane, jak choroba leśniowskiego krona, czy też wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Zatem jest to coś, co będzie badane, na pewno medycyna w tą stronę pójdzie. E, Chińczycy, szczególnie Japończycy, Chińczycy, Koreańczycy, tam głównie badania się prowadzą, prowadzi, bo tam ta medycyna ziołowa lepiej stoi niż, niż w Europie. E, proszę Państwa, e, ja zachęcam Państwa do tego, aby spróbować y, y, stosować, oczywiście po y, porozumieniu z lekarzem, bo to, y, to, co ja tutaj Państwu przedstawiam, to nie jest jakaś porada lekarska, tylko to jest po prostu przedstawienie pewnych danych naukowych, które, które warto, żebyście Państwo, państwo wiedzieli. Y, 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 naturalne produkty przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo leczenia pacjentów z chorobą reumatoidalną. Bo na przykład NLPZ-y stosowane przewlekle, a tak to się niestety często zdarza, uszkadzają przewód pokarmowy, zwłaszcza jego górny odcinek. Mogą wpływać na zdarzenia sercowo-naczyniowe. To, że leki przeciwzapalne działały tylko negatywnie na układ pokarmowy, to już jest przeszłość. Teraz już wiemy o tym, że mogą uszkadzać układ sercowo-naczyniowy. One są szczególnie ważne te środki w wieku starszym, dlatego że, że te osoby zazwyczaj stosują wiele różnych leków, mają choroby układu krążenia, mają słabszą przyrzówkę jelit czy też żołądka, i one szczególnie są narażone na tego typu działania. Zatem warto takie produkty stosować. Proszę Państwa, na tym chciałem zakończyć. Mam nadzieję, że pytania, które tutaj spłynęły, będę w stanie udźwignąć. Tuż po zakończeniu tego mojego wystąpienia będzie parę sekund przerwy, i po tych kilkunastu sekundach przerwy włączamy się do, do dyskusji i, i odpowiedzi na pytania. Dziękuję Państwu za uwagę. Sponsorem transmisji jest Bonimed, producent leków roślinnych i naturalnych suplementów diety.